Trwa świąteczny, poranny program telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa ponownie. Razem ze mną w studiu obiecany gość Piotr Iwicki, muzyk, dziennikarz muzyczny. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o muzyce, o wyjątkowej muzyce, bo muzyce w kontekście świątecznym, a ta muzyka dzieli się też na pewno na utwory, które możemy określić jako kolędy, no i utwory na przykład, które określimy jako muzykę popularną, bo ta często właśnie, to już też wspominałem na antenie, dzisiaj podczas nawet świątecznych zakupów nam towarzyszy, chcąc nie chcąc, czy kiedy jedziemy do pracy samochodem i z radia te świąteczne utwory lecą. Jakie jest pierwsze skojarzenie takie właśnie świąteczno-muzyczne u pana? Dzwoneczki. Kiedyś pozwoliłem sobie na taki żart. Wziąłem jeden z utworów Michaela Jacksona i w pierwszym programie Polskiego Radia powiedziałem, jak się przerabia Michaela Jacksona na christmasowy taki utwór. Po prostu wziąłem, zagraliśmy go normalnie po Bożemu, a potem wziąłem dzwoneczki. Tak dzwoneczkami robiłem. Momentalnie się zrobiła zima i kulik. Janczary, takie właśnie charakterystyczne. Dla mnie muzyka wokół bożonarodzeniowa, którą jasno dzielę na sakrum i na profanum, ale to profanum też się dzieli na sakrum i profanum, można powiedzieć, dlatego, bo o ile mamy tę muzykę typowo bożonarodzeniową, to mamy też popularną muzykę. I ta popularna też się dzieli na przeróbki tego klasyka, czyli kolędy, pastorałki, czyli po prostu ubieramy je w nowy warsztat, nowe aranżacje, nowe instrumenty, bo przecież czas płynie w tej chwili, już sampling, muzyka rozrywkowa, wręcz dance do tego wszystkiego wchodzi. No i mamy całą tę muzykę popową, którą przecież praktycznie od Franka Sinatry, od Crosby'ego, od tego wszystkiego "I Dreaming of the White Christmas", tak, od tego wszystkiego się zaczęło, idzie sobie swoją drogą. Ostatnio bardzo ciekawa rzecz mnie zaintrygowała, dlatego jestem zasypywany różnego rodzaju informacjami o nowych płytach. I w pewnym momencie przeżyłem szok, bo jest napisane Jewish Christmas Carols. Mówię, jak żydowskie pieśni bożonarodzeniowe? Mówię, no tak, przecież połowa tych amerykańskich kolęd jest napisana przez Hammersteina, przez Bernsteina, przez takich ludzi, którzy byli artystami wpisanymi w tą ścieżkę jazzu amerykańskiego. Amerykański jazz, przepraszam, w tym określeniu bardzo brzydkie, w Ameryce byśmy nie mogli sobie pozwolić białym, czyli nie murzyni, tylko biali, ci związani z Normanem Grantem, ci wszyscy, to byli emigranci nierzadko z Polski, tak? Także można powiedzieć, że tutaj też mamy swój bardzo duży wkład, jak zresztą w kinematografię amerykańską. A jak to jest, że ta muzyka świąteczna, okołoświąteczna wpisała się tak mocno w okres świąteczny, że w zasadzie bez tego elementu nie jesteśmy sobie w stanie świąt wyobrazić? Bo nawet jeżeli już któryś raz puszczana piosenka w radiu nas zaczyna irytować, to tak czy owak, kiedy by jej w ogóle nie było w czasie świątecznym, to by coś nam też przeszkadzało, a i okresu właśnie wigilijnego, pierwszy, drugi dzień świąt bez tych śpiewanych w domu kolęd, to też trudno sobie wyobrazić. Włączamy radio i nie ma White Christmas, nie ma George'a Michaela, nie ma świąt, tak? Tak, muzyka jest wpisana w święta, dlatego, bo kolędy są wpisane, pastorałki są wpisane w święta i to nie mówimy teraz, mówimy o średniowieczu, tak, o zapisie, przekazie ustnym. To wszystko było gdzieś tam częścią naszej wielkiej polskiej tradycji. Polska ma przepiękne tradycje, jeśli chodzi właśnie o muzykę wokół Bożego Narodzenia, w tym radowanie się z narodzin Pana i te wszystkie praktycznie od Kaszubów przez górali, Mazurzy, wszyscy mamy kurpie, mamy swoje takie wpisane w te regiony kolędy, ale też są te uniwersalne, które śpiewamy w całej absolutnie Polsce. Dość powiedzieć, że przecież w przepięknym skercu Hamol Fryderyk Chopin Lulajże Jezuniu upamiętnił, zresztą siedząc prawdopodobnie w Wiedniu, pierwszy raz Boże Narodzenie z dala od domu, praktycznie płacząc, jak napisał w swoim liście, targając się między smutkiem a wściekłością. Napisał jeden z najpiękniejszych swoich utworów i to skerco Hamol z tą kolędą Lulajże Jezuniu jest w tej chwili ikonicznym przykładem przenikania się muzyki poważnej z muzyką tradycyjną. To nie jest muzyka ludowa, to jest muzyka tradycyjna, tak? Bo muzyka wychodząca z kościoła. Tak jak te płyty tutaj leżą, to przecież płyta Mazowsza. No właśnie, cóż to za płyty? Mamy właśnie Mazowsze, bez którego... To jest chyba najbardziej ikoniczna płyta. Dla mnie jest tak samo ikoniczna, jak Dziwny jest ten świat Niemena. Pierwsza polska płyta ze statutem płyty złotej, później platynowej. To Mazowsze to jest tak naprawdę kanon polskiej kolędy. To są jeszcze aranżacje Domańskiego. To jest... No proszę zobaczyć, jak ta okładka jest już wyblakła. Ona kiedyś była bardziej kolorowa. Ja przynajmniej ją tak pamiętam, kiedy słuchałem tej płyty w domu rodziców. Zabrałem ją od rodziców.
teraz jest u mnie i pewnie moim dzieciom będzie również i ich dzieciom służyć, bo gramofony powracają, wielki renesans. Pod spodem mamy kolejne kolędy w wykonaniu Ochmana, one są bardzo takie klasyczne, a jeszcze niżej mamy płytę Singers Unlimited, którzy śpiewają takie Christmasy, byśmy czyli powiedzieli. Czyli nie kolędowe takie piosenki. Nie, to są te rzeczy amerykańskie, takie wpisane w tamten kanon, ale robią to w taki sposób, że to jest do dzisiaj mistrzostwo świata. Dla mnie ta płyta Mazowsza ma jeszcze jedną szczególną rzecz. Pewnego dnia siedziałem sobie i ten telefon jest, Piotr, ratuj. Mówię, co się stało? Nie ma kto zagrać z nami kolęd. Człowiek, który z nami gra, nie daje rady, potrzeba, bo w drugiej części będzie jeszcze grane msza koronacyjna. Dzwonili właśnie z Mazowsza, z zespołu pieśni i tańca Mazowsza. I w pewnym momencie wszedłem jakby trochę do bajki, dlatego, bo to są rzeczy dla mnie tak ikoniczne, jakby na przykład ktoś powiedział mi, a nie wystąpiłbyś w Rejsie? To jest coś na tej zasadzie, tak, że są pewne rzeczy wpisane w naszą sztukę, w naszą kulturę, w naszą spuściznę, jak właśnie te kolędy. I w kościele w Otrębusach, to taki jak może parafialny kościół Mazowsza, no te kolędy graliśmy i to było niesamowite wrażenie, bo to nagle jakby wchodzisz do bajki, do tego, nie wiem, no, układasz sobie klocki, tak, i nagle stajesz się elementem tych klocków, albo jesteś częścią jakiejś pięknej bajki, którą czytałeś w młodości. No to dla mnie to było takie trochę déjà vu. No, po prostu zagrałem zespołem. Niezwykła historia i niezwykłe tutaj płyty, albumy, o których wspominasz. Kolędy polskie również, Jerzy Grunwald, Erik Marienthal, wspaniała bardzo zależało. Płyta. Tak, kiedyś, właśnie tutaj też przez ciebie przyniesiona. Tak, kiedyś jakby szefowałem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, wiedziałem, że ten materiał jest. Trzeba było tylko znaleźć, no co tu ukrywać, tak, sponsora do wydania. Znalazł się sponsor, dziękuję tutaj panu sponsorowi, który przyłożył się do wydania tego. Paradoksalnie za chwilę będzie złota płyta. To jest jazzowe granie. Erik Marienthal, no, absolutny gigant. To Chica Corea, prawa ręka Dave'a Grassina, od takich ludzi. Amerykanin, który po prostu powiedział, że polskie kolędy są tak piękne, jakby je ktoś od razu napisał po to, żeby robić z nich smooth jazzowe tematy. No a druga płyta, no to Josh Groban. Był niedawno w Krakowie, bilety wyprzedane. Niektórzy twierdzą najlepszy głos świata w tej chwili. Może coś w tym jest, ale dajmy mu jeszcze szansę, tak za 10 lat stwierdzimy, czy był lepszy od Sinatry. No właśnie, czyli tutaj jeszcze pewne znaki zapytania, ale w kontekście kolęd, jak śpiewać kolędy? Czy powinniśmy je śpiewać wspólnie, czy możemy też je śpiewać w samotności, gdzieś jadąc sobie samochodem? Czy jest jakiś taki jeden sposób na śpiewanie kolęd, czy tutaj pełna dowolność? Odsyłam do mojego tekstu w tygodniku Niedziela, właśnie się ukazał. Dla mnie święta to jest, siadam do fortepianu i córka zaczyna śpiewać Lulajże Jezuniu. Kto chce, się przyłącza, tak? Ale potem w kościele, kiedy śpiewamy Bóg się rodzi, śpiewajmy do końca, bo tam jest bardzo ważna polska zwrotka na końcu, taka patriotyczna, to jest wspólnota. To jest wspólnota, bo kolędowanie to jest cieszenie, radowanie się wspólnie, to jest duch wspólnoty, to łamanie się opłatkiem, które ja nazwałem wręcz, że to jest te 3 sekundy, 5 sekund mszy za bliźniego. Patrzymy w oczy, składamy sobie życzenia, poświęcamy najcenniejszą rzecz tej bliskiej osobie, swój czas. My nie zauważamy jednej rzeczy, że my coraz mniej poświęcamy sobie czasu, a ten czas jest tym czymś, czego się nie da odkupić. Nie możemy, możemy kupić komuś najbardziej luksusowe auto na święta, możemy kupić najdroższe brylanty, ale rzeczy, które się nie da kupić, to ludzkiego czasu. Tego oddanego jako bliźni, bo możemy jako pracownicy oddać swój czas za pieniądze, ale ten czas poświęcony drugiemu człowiekowi, bliskiemu, jest rzeczą nieodwracalnie straconą, jeśli tego nie uczynimy. I często z perspektywy lat zaczynamy tego żałować, że za mało czasu spędzaliśmy ze swoimi bliskimi. Sam tego doświadczam. Ile rzeczy nie wiem, bo nie usiadłem gdzieś tam z dziadkiem ze strony mamy i nie rozmawialiśmy. Ile rzeczy nie wiem, bo nie znałem dziadka ze strony taty. Ile rzeczy nie wiem, bo być może nie zapytałem tego mojej świętej pamięci babci. Poświęcajmy sobie czas. To jest najcenniejsza rzecz. Dwie rzeczy są ważne. Czas poświęcony bliźniemu i wdzięczność. Wdzięczność dla drugiego człowieka za jego obecność i za to, że no po prostu
Prezenty cieszą, kiedy je dajemy, chyba bardziej niż kiedy je dostajemy. I to jest tak, uśmiech na pana twarzy. Kiedyś jako dziecko jeszcze czekałem właśnie na te prezenty pod choinką, to była niesamowita radość, kiedy je człowiek znalazł, kiedy właśnie wspólnie z rodzicami mogłem świętować, cieszyć się tymczasem, a teraz właśnie mam już taką frajdę, kiedy sobie dużo wcześniej planuję, co sprawię, jaką niespodziankę komu, a później ta radość właśnie na twarzach bliskich jest chyba takim najlepszym, nie wiem czy prezentem, ale wartością. Prezentów pod choinką jest, tak? Nieważne, one są drogie, tanie, one są od serca. Czasami można naprawdę sprawić wielką radość czymś bardzo drobnym, ale właśnie tak pan redaktor powiedział, takim trafionym, że wychodzimy naprzeciw jakimś oczekiwaniom albo zaskakujemy kogoś czymś bardzo, ale to bardzo drobne. Właśnie, zaskoczenie. A jeszcze w kontekście kolęd. Co sprawia, że kolęda jest popularna albo nie? Bo kolęd mamy bardzo wiele. Możemy je wybierać i przeszukiwać i naprawdę będzie ich całe mnóstwo. Są one bardziej właśnie znane, są mniej znane. Co wpływa na to, która kolęda za taką znaną i popularną, tak to w cudzysłowie ujmijmy, uchodzi, a która nie? Nie da się oszukać czasu. Tutaj czas oczyszcza wszystko z kurzu zapomnienia. Jeżeli kolęda nie przetrwa próby czasu, nie przetrwa. Proszę zwrócić uwagę, jest genialny album, ja go bardzo szukałem, ale on ma taki dar znikania u mnie w domu i odnajdywania się po świętach. To jest Witaj Gwiazdo Złota Ewy Małasz-Godlewskiej. Najpiękniejsza chyba współczesna płyta kolędowa, jaką znam. Przepiękne aranżacje Krzesimira Dębskiego. Turnał Grześ tam na niej się pojawia. Fantastyczna. Grana kiedyś przez wszystkie rozgłośnie, dlatego, bo ta leitmotiv tej płyty, Witaj Gwiazdo Złota, był tak naprawdę no przebojem wręcz. Ale proszę zobaczyć, czas płynie, czas mija. Jeżeli ktoś jej nie zagra w radiu, nie przypomnimy sobie o niej. Ja o niej pamiętam, bo ja ją uwielbiam. Kiedy jeździłem, a był taki czas, że mając małe dzieci, jeździliśmy na Wigilię na Mazury do jednego z hoteli. Zresztą fantastycznie zrobione, bardzo domowa atmosfera. W samochodzie ta płyta na okrągło chodziła. Mieliśmy to wszystko na pamięć, teksty Twardowskiego, księdza na niej są. Ale proszę zobaczyć, jeżeli ona nie jest w nas, ta kolęda nie przetrwa. I takich płyt jest wiele. Niektóre pospieszalskich kolędy i steczkowskich. Taki był okres, kiedy te rodziny dwie podały sobie ręce i stworzyły troszeczkę rzeczy w tym kierunku, żeby tego kolędowania takiego fajnego, radosnego, rodzinnego. One wracają, tak? One wracają gdzieś tam jako na radiowych playlistach, jako takie popowe przeboje. Zespół Desutas też zrobił taką kolędę i ona wraca, ale tylko na radiowych falach. Nie wraca jako coś, co śpiewamy razem. To nie jest to rodzinne kolędowanie. Rodzinne kolędowanie to jest ta płyta Mazowsza. To o kolędach, a teraz o tej muzyce popularnej, która również na święta się pojawia i chyba największe te przeboje możemy już padły w zasadzie. Last Christmas czy Let It Snow, mamy Merry Christmas Everyone i wiele, wiele innych. Ale właśnie, czy te przeboje odbierają atmosferze świąt trochę, czy dodają jakąś wartość? Może trochę komercyjną, ale pytanie, czy pozytywną? Opowiem trochę od drugiej strony. Wyobraźmy sobie, wchodzimy do dużego hipermarketu, albo jak to się mówi, mola, tych wielkich sklepów i gra Mazowsze kolędę. No to coś trochę nie tak, bo to jest jednak ta kolęda wpisana w sakrum, tak? Gdzieś widzimy żłóbek, kościół, pasterkę. Ale kiedy leci sobie White Christmas, które zawsze jak się pojawia jakieś rozgłośni radiowej, to jakby pokazuje, zaczęliśmy święta Bożego Narodzenia, tak samo jak Mimozami jesień się zaczyna, rozpoczyna nam pięknie 21 września jesień. Coś jest w tym, że ta muzyka z dzwoneczkami, jak ja mówię, która ma pecha, dlatego, bo ona istnieje mniej więcej przez grudzień, gdzieś do połowy stycznia, bo potem już karnawał, inne rytmy. Tak naprawdę 6 tygodni te płyty żyją z nami. I one w 6 tygodni muszą się sprzedać, wypromować, zrobić, stać się przebojami, zarobić na siebie, zarobić na artystę. Paradoksalnie bardzo krótki czas, jak to bym powiedział, target jest też dosyć ograniczony. W każdym bądź razie są takie przeboje i tak jak pan redaktor powiedział, są te, które wytrzymują próbę czasu. Jest Lennon śpiewający War is over if you want, tak? Są te kolędy takie zaangażowane gdzieś tam bardzo mocno. Joan Baez też śpiewała takie piosenki, nie chcę nazywać ich kolędami ani pastorełkami, Christmasami. To chyba lepiej, bo to jest taki klucz, że mówimy o tym samym, ale nie mówimy o sakrum. Czyli to jest ta 1/4
rynku muzycznego paradoksalnie, jeżeli można mówić o większej 1/4, to jest tak naprawdę dzisiaj 80% rynku muzycznego, bo pamiętajmy, że komercjalizacja wszystkiego podlega tym samym zasadom również w dziedzinie muzyki bożonarodzeniowej. Co roku są nowe płyty, co roku powstają nowe wersje. No właśnie, powstaje ich na pewno bardzo wiele. Teraz pytanie, czy są jakieś takie elementy, które składają się na przepis, na sukces właśnie takiej christmasowej muzyki popularnej? Prosty przykład, że te tytuły, które wymieniłem, one żyją. Ci, którzy je kochali, tak jak właśnie Mała z Godlewskiej, kolędy, będą je kochać, ale nie ma przepisu na to. Tak jak powiedziałem, czas. Czas jest tutaj najbardziej no, bezlitosnym sitem. Będziemy wiedzieć za 10-15 lat, czy coś przetrwało. Na pewno White Christmas, na pewno wszystkie tym przebój George'a Michaela, tak? To wszystko przetrwało, dlatego, bo było wstrzelone w danym momencie, spodobało się, a przy tym artystycznie było bardzo dobrze zrobione. Prosty przykład, że te ikoniczne wykonania, one się nie starzeją. Kiedy słuchamy Sinatry, kiedy słuchamy nawet Louis Armstronga śpiewającego jakieś christmasowe rzeczy, Ella Fitzgerald, kiedy słuchamy największych wokalistek jazzu, wczoraj sobie zadałem trud słuchania, przyjemność, tak, ale bardzo chciałem to przeanalizować. Dobre aranżacje nie tracą nic w sobie, szczególnie te jazzowe. No bo jazz jest kanonem już w tej chwili, takim pomnikiem, tutaj już trudno coś zmienić. To trwa, do tego dołączają następni, to jest Harry Connick Jr., to jest Diane Krall, to są artyści, którzy tak jak Eric Marienthal mierzą się z tą materią, ale niektórzy wygrywają, niektórzy nie. Ja bym sobie wiele życzył, żeby te kolędy polskie właśnie w wykonaniu Erika Marienthala z Jurkiem Grunwaldem jakby przetrwały tę próbę czasu, bo warto. Dlatego, bo nieczęsto artysta tego formatu, jak Erik Marienthal, dotyka się polskiej klasyki tego typu. I trzymam kciuki, żeby kiedyś zrealizowały się plany Jurka, żeby po prostu zrobić koncert, tak? Zarejestrować koncert w Polsce z tymi muzykami, którzy tam są. A to są wielcy muzycy, to są często muzycy zespołów takich jak Toto. Nie pozostaje nic innego, jak również te kciuki trzymać. Piotr Iwicki, muzyk, dziennikarz muzyczny, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. Wzajemnie i przede wszystkim dajmy siebie innym. I z tymi słowami zostawiam państwa, zachęcając jednocześnie do pozostania z telewizją w Polsce.pl.